Witajcie. Miał być dzisiaj inny troszeczkę materiał, ale stwierdziłem, że chyba nie mogę przejść obojętnie obok wielkiej aferki, która ostatnio kisi się i gotuje. I wiecie, kisi się i gotuje. Nie może się kisić i gotować. Dzieje się w naszym małym, zapyziałym świadku. Aferki, którą spowodowało samo GW, rzucając komentarz, który nie wiem, czy do końca był przemyślany. Jeśli był przemyślany, to krzyż im na drogę. W każdym razie, w nowym kodeksie Adeptus Custodes, podobnież, zostało to potwierdzone przez kilku youtuberów, pojawił się wpis, w którym pojawiła się historia. To nawet nie było, że jednostka się pojawiła, nie pojawiło się nigdzie w historii takiej, wiecie, jak są sekcje lore'owe w kodeksach, które opisują daną frakcję. Pojawiło się opowiadanko, krótkie opowiadanko, chyba na dwie strony całego kodeksu, które opisywało przygody, jakąś tam sytuację, w której zamieszana była kobieta Adeptus Custodes. O jakie było zdziwienie wszystkich, kiedy pojawiło się, po pierwsze się coś takiego pojawiło, wszyscy byli troszeczkę zaskoczeni, ponieważ do tej pory wszędzie w lore, i pokażcie mi, gdzie był wpis inny, że zawsze byli brani chłopcy do testów, do selekcji na wcześniej Thunder Warriorów, później Space Marinów. Thunder Warriorów, nie jestem pewien co do tych Thunder Warriorów jednakże, ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko część tego procesu jakoś tam pozostała. Ale coś mi świta w głowie, że proces tworzenia Thunder Warriorów był zupełnie inny niż proces tworzenia Space Marinów. Jednakże, zawsze to byli chłopcy, którzy byli brani do tej selekcji. Nie było to... Nie było tam nawet nigdzie mowy, że kobiety mogą być. To jest troszeczkę tak jak z Wiedźminami. Nie? Z Wiedźminami też zawsze widzieliśmy, że to chłopaki byli brani do próby krwi, czy tam tej trucizny, to się chyba próba krwi nazywało. I dlatego też Ciri była w pewnym momencie taką pionierką i taką przewrotką, takim kołowrotkiem, który Sapkowski wykonał w pewnym momencie. I fajnie. Natomiast, co spowodował, czy jak to zrobił Sapkowski, to było... Sam w swoich książkach w pewnym momencie nagle wprowadził Ciri. Nagle nie przekłamywał tego, co do tej pory mówił, że nie, no oczywiście, że zawsze kobiety mogły, tylko ja po prostu o tym nie mówiłem, tylko po prostu stwierdził, że nie, Ciri jest wyjątkowa. Ona spróbowała, udało jej się i tak dalej. Co? Nie udało się? Nie pamiętam teraz dokładnie. Ale chyba jej się udało, nie? Chyba przeszła próby. W każdym razie on wprowadził swój lore, rozszerzył swój lore i zrobił to całkiem płynnie. Nikt nie płacze z tego powodu. Nie słyszymy dziesiątek tysięcy fanów Wiedźmina, Witchera na całym świecie, którzy płaczą, że o matko Ciri, buhu. Nie, po prostu byli faceci, byli chłopaki, którzy poddawani byli próbom, dorastali oni do Wiedźminów. Wprowadził w pewnym momencie, że w jakichś tam sytuacjach nagle Ciri spróbowała wszystkiego, przeszła próby, załóżmy, że przeszła, przeszła próby i stała się Wiedźminką, pierwszą Wiedźminką, co może powodować, że w następnych historiach, czy fanowskich jakichś kontynuacjach będą inne Wiedźminki. Dlaczego by nie? Wszystko zostało zrobione elegancko. Jak tego się nie powinno robić, możemy zobaczyć na przykładzie obecnym Games Workshopu, czyli powiedzieć, zadać kłam wszystkiemu, czemu wierzyliśmy i co wiedzieliśmy do tej pory. I to tak, nie na zasadzie, że pewnie nie doczytaliście, tylko nie, po prostu nie widzieliście. Od zawsze tak było. No. I teraz tak. Muszę się chwilkę zastanowić, od czego zacząć tak naprawdę ten mój wywód. Myślę sobie, że zacznę od tego, że do czego może doprowadzić ta obecna sytuacja. I ja już pomijam, wiecie, spocuchów tak zwanych, którzy faceci, tylko faceci mogą być Space Marinami. Nie, tak, ja tak osobiście nie uważam. Ja uważam, tak jak jest w tytule, że to całkiem fajnie, że będą, załóżmy, że potencjalnie będą, bo jeszcze mogą się z tego wycofać, że będą kobiety Space Marines. Zupełnie mi to nie przeszkadza. Zero. Zero mam z tym problemu. Tak samo jak nie mam problemu i nikt nie miał problemu z kobietami
Boże, nie Adeptus Custodes, Stormcast Eternals. Nikt nie miał z tym problemu, że nagle pojawi się kobieta z młotem. Czy chyba pierwsza, jaka była, to była, tak mi się wydaje, że w bandzie do Warhammer Underworld chyba była pierwsza kobitka. Pamiętam, że szwagier grał tą bandą chyba, jeśli się nie mylę. Nikt nie miał z tym problemu. Nagle po prostu pojawiła się kobieta, była wprowadzona, był lore, było gdzieś tam coś pewnie napisane i git. Zrobione elegancko. Natomiast tutaj mamy 30 lat, 35 lat chyba już w tym momencie lore, które mówi jedno i nagle Games Workshop mówi zupełnie co innego. Do czego to może doprowadzić? Przede wszystkim może to doprowadzić do tego, że ludzie, którzy wierzyli w jedno i nie chcą zmieniać swojego, wiecie, punktu widzenia tak łatwo, szczególnie w taki sposób, że ktoś ci mówi, że nie, po prostu nie wiedziałeś, jak to było, odwrócą się od tego systemu, bo jeśli są aż tak mocno zaangażowani oczywiście w to, nie mówię, że wszyscy, ale są ludzie, którzy są zaangażowani w to hobby tak mocno i jest dla nich to tak wielką częścią życia, czy to dobre, czy złe, to już zupełnie inny temat do dyskusji, oni się od tego mogą odwrócić, odwrócą się od tego lore, zamkną się na to nowe lore i będziemy mieli, wiecie, o, ja nie czytam lore po 2024, nie? Po Female Gate, na przykład, nie wiem, tam Custodes Gate. Może być taka grupa ludzi. Czy to jest dobre, czy zdrowe? Nie mi to osądzać. To jest ich hobby i robią sobie to hobby jak chcą. Natomiast tak samo jak Games Workshop może w pewnym momencie po prostu powiedzieć, że są Female Custodes, też mają do tego prawo. Druga rzecz, którą to może spowodować, i sorki, ale zerkam sobie w swoje notatki. Drugą rzecz, jaką może to spowodować, to jest strata w ogóle zaangażowania w lore przez całą resztę ludzi. No bo jeżeli ja wiem pewne fakty, które przeczytałem w dziesiątkach książek i te fakty gdzieś się układają jakoś całość i wiemy, że w tym pomieszczeniu, które ma High Lords of Terra ma symbol w Nottingham, tam jest to wszystko gdzieś już ułożone, to wszystko jest spisane i oni to wiedzą, jak to wszystko się odbywało i teraz tylko twórcy, pisarze piszą, wpisują się w ten nurt. Strata imersyjności, zaangażowania w lore może doprowadzić do tego, że ludzie po prostu stanie się, 40 stanie się kolejnym systemem, do którego podchodzi się jak dosyć mechanicznie, jak do gry. Ponieważ ja w wiele gier się nie mogę zaangażować, bo nie ma w nich takiego lore jak w 40. Ja może w 40 nie gram zbyt dużo, ale ten lore mnie ciekawi. Ja chcę wiedzieć więcej za każdym razem tego, co się dzieje i co się działo, co się będzie działo właściwie. Strata zaangażowania w lore. To jest chyba dosyć duży minus, duży strzał w nogę, który GW może sobie zrobić. Trzecia rzecz, o której już wspomniałem na początku, to może być to, że się ludzie podzielą. Tak, będą ludzie, którzy wierzą w ten lore i przyjmują to do wiadomości, tak jak ja powiedzmy bym to przyjął, że okej, okay, są Space Marines. Mi to nie robi różnicy. Ja uważam, że to będzie nawet im plus, jeśli będą kobiety Space Marines, o czym powiem zaraz. Ale będą też ludzie, którzy będą na me. Tak samo jak są ludzie, którzy tylko firstborni, tak będą też ludzie, którzy będą tylko male Space Marines, nie? Będzie podział. Ludzie się podzielą, będą się kłócić, będą sprzeczki. W klubach giercowych ja już widziałem sprzeczki o drobniejsze rzeczy. Kto był na East Fan 3, a kto, czy tam East Fan 5, a kto nie był. Słyszałem takie historie i musiałem rozdzielać chłopaków, mówiąc, ej, ale wiecie, że to wszystko jest zmyślone, nie? I jak tam różni twórcy, różni pisarze mogli opisać różne rzeczy, w dwóch różnych książkach mogą się dziać te same rzeczy opisane zupełnie inaczej, tak tutaj mamy no dosyć duży fakt, taki aksjom taki, nie? Że są kobiety albo ich nie ma. No jeżeli zmieniają to, to muszą to zrobić dobrze. No i czwarta rzecz, która może to spowodować, z której wynikać będą te poprzednie trzy, to jest strata zaufania. No bo jeżeli strata zaufania do Games Workshopu jako ciała, które pisze ten lore, które tworzy ten lore, nie? I wiemy dobrze, że oni od jakiegoś czasu popychają świat do przodu, popychają tę historię, dowiadują się coraz więcej, co się działo. Natomiast jeżeli oni będą tak zmieniać to w te i we w te, to po co to zapamiętywać? Po co czytać te książki? Skoro i tak zaraz to może się okazać tak jak, nie wiem, chyba z tego, co kojarzę, było tak w świecie Gwiezdnych Wojen, że w pewnym momencie nagle część książek nie jest kanoniczna, nie jest światem, nie jest oficjalnie rozpoznawanym lore. Tak mi się wydaje, że tak było. Fanowie Gwiezdnych Wojen, podpowiedzcie mi, ja tylko wiem, co tam mi czasami szwagier opowiadał, czy inni ludzie na temat książek. I że czasami kupujecie książkę i no, to nie jest lore, to nie jest kanoniczna książka, to it's not canon, this is canon i tak dalej, nie?
pojebane po prostu, pojebana sytuacja. Uważam, że powinno być wszystko brane, albo to jest fanowskie, albo niefanowskie. Jeśli jest coś niefanowskie, to znaczy, że jest kanoniczne. Po prostu, jeśli wyszło spod pióra Games Workshopu, to jest to kanon. Tak powinno być. W tym momencie, no jest wiele książek, gdzie jest wspomniane, że Space Marine byli tworzeni tylko z facetów. No już nie będą kanoniczne, najprawdopodobniej. No i teraz tak, słuchajcie, jak Games Workshop powinno było to zrobić? Jak stworzyć coś w tak zakorzenionej rzeczy w kulturze wielu ludzi, znaczy, gdzie to powiedziałem, w tak podstawowej rzeczy, jak to zrobić, żeby nagle wprowadzić, że kobiety są Space Marinami? Przede wszystkim można by było zrobić, mamy siostry bitwy, mamy siostry ciszy, mamy coś jeszcze ze Space Marinów? No mamy ordo asasinów jakieś, które podejrzewam, że mogłyby być na przykład złożone z samych kobiet, nie? Wymyślenie kolejnego zakonu. Mamy 20 zakonów. No dwa są zaginione podobnież. Dlaczego nie dodać 21? 22? Po prostu, że teraz primarisi mają swój 22, 21, 22 lub też, no, nie mamy informacji o tych 18, o tym 19 i 20, to będzie teraz 19 zakon. Albo, o, to był 19 zakon, ale one straciły możliwość, nie wiem, warpie rzucił w ogóle ich planetę gdzieś tam, ich planetę, no chapter planet gdzieś tam daleko i nie było z nimi kontaktu i teraz nagle w Warp Rift'cie coś się zamieszało i wróciły i okazuje się, że to jest zakon, nie wiem, mieszany, że to jest zakon tylko kobiet na przykład. Byłoby to trochę naciągane moim zdaniem, ale po to wydaje mi się też, że Games Workshop zostawił sobie te dwa zakony w razie coś, kiedyś będą chcieli wprowadzić, proszę, 19-20 zakon. To są... Ja nie pamiętam, czy coś było kiedykolwiek powiedziane więcej na temat tych dwóch zakonów, ale proszę, tutaj są te dwa zakony. Ten jeden zakon, tylko kobiety. Pek. Był eksperyment rzucony gdzieś w drugi koniec galaktyki, bo Belisarius Cole nie wiedział, jak to się skończy, więc rzucił to w drugi koniec galaktyki, czy którejś galaktyki, lub tych wszystkich galaktyk i nagle się odnalazły i są. I wchodzą do Imperium, bo nie wiem, no bo tak trzeba. Można by było? Jest to jedna z pierwszych dróg? Można. Druga to oczywiście no, sam Belisarius Cole, który wiemy, że od wielu lat coś tam tworzył. Primarisów też wyciągnął sobie z rękawa. Nagle Primarisi. Zrobiliście już to raz, wy Games Workshop, więc czemu by nie zrobić tego drugi raz, nie? Można by? Można by. Można by wyciągnąć i powiedzieć, że hej, Belisarius Cole tak naprawdę tam cały czas coś kombinował. Albo jego ludzie gdzieś znowu na odległej planecie, gdzieś tam wciśnięci w kąt, kombinowali, czy kobiety też przejdą próbę krwi, czy też jak im się włoży drugie serce, to też będą funkcjonować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze wiemy, że to nie jest problem, nie wiem, nie byłoby tam problemu, no wiecie, rozrodczego, bo oni się nie rodzą, tak? Oni są tam, brane są były dziewczynki, poddawane próbie, mielone przez ten cały system biogenetyczny, puf, i jest kobieta Space Marines. Można by było? Można było. Czy byłoby lekko naciągane? No trochę tak, ale już zrobili to raz, jeszcze raz powiem, z Primarisami, więc czemu mi nie zrobić tego drugi raz? Tylko po prostu lepiej to opisać i nie robić tego przy zmianie jeszcze systemu i wciskając ludziom na siłę figurki Primarisów, które wyparły Firstbornów. Trzecia rzecz, którą mogliby zrobić, no to właśnie to chyba się działo już parę razy w świecie 40, że nagle okazuje się, że przemieszczając się trafiają do świata równoległego, do równoległej galaktyki, na planetę, która ta sama planeta, tylko że z przeszłości albo z równoległy świat, cokolwiek. Nie wiem, zamieszanie w warpie, demony coś tam splunęły przez lewe ramię 3 razy i potknęły się o kamień 4 razy prawą stopą i nagle przy jakiś statek jakaś planeta została przerzucona do równoległego wymiaru i się okazuje, że tam nie było eksperymentów na chłopakach, tylko na kobietach by było bardziej, nie wiem, no tak jak Superwoman, tak? Czy Wonder Woman, Superwoman chyba, w świecie Marvela, albo nie Marvela, DC, jest planeta cała kobiet, amazonek, które walczą i one są siłą tej planety, a nie faceci.
Można by było. No i nagle, o Jezus Maria, wy macie same kobiety Space Marinów. Wow. A my mamy samych facetów. No i teraz zobaczmy, co możemy z tego zrobić. Ej, patrzcie, ten portal jeszcze do naszego świata jest otwarty. No to siup, 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 siup. Wy tu jesteście same, macie tylko jedną planetę, chodźcie do nas. Belisarius zakłada wielkie orkowe silniki na planetę, przepychają ją przez portal i lądują u nas. Pojebane, naciągane? Oczywiście. Ale dałoby radę? Pewnie dałoby radę. No i najbardziej oczywista rzecz, którą mogliby zrobić. Na cholerę wpychać female Space Marines, kobiety Space Marinów, na siłę jako całą frakcję. Dlaczego nie zrobić tego tak, jak jest to robione do tej pory? Mamy siostry bitwy, które są, no powiedzmy, można by je przyznać do skautów, nie? W zbroi. Mamy siostry ciszy, te asasynki. Zrobić, że te siostry niektóre mogą w końcu awansować poziom wyżej i mogą założyć power armor. No nie wiem. I robić z nich specjalne oddziały. Zacząć od tego, że wprowadzić te zbroje w siostrach bitwy na przykład. To jest już totalnie nienaciągane. Ja bym w to totalnie wszedł. Dlaczego nie? Specjalny oddział, albo wręcz powiem wam jeszcze więcej. Po prostu zacząć dodawać. To jest już najprostsza rzecz, jaką można było zrobić. Zamknąć japę i zacząć wprowadzać pancerze, które są troszeczkę większe w klacie, no bo wiadomo, pewnie klatka by się tam musiała, trochę więcej musiałoby się zmieścić. I zacząć wprowadzać takie torsy. Po jednym torsie do zestawu. 3 główki wrzucić. Najprościej w świecie. Zupełnie nie trzeba by nic mówić. Po prostu wprowadzić je, które mają takie bardziej kobiece rysy. I do tego gdzieś puścić nagle książkę. Puf, jedną, drugą. I softowo to zrobić. Kurczę, no i ludzie, którzy nie czytają książek, którzy są tylko, wiecie, takimi zgradzielami, którzy nie czytają książek, ale się jarają tym systemem, nagle by się dowiedzieli po 2 latach, że są 3-4 książki, 5 książek, gdzie są już female Space Marines na przykład. Oczywiście też by wybuchła wojna domowa, secesyjna. Wojna domowa i by ludzie się kłócili. Ale wydaje mi się, że to jest takie najprostsze. Stworzyć albo dedykowany oddział, albo po prostu stworzyć dodatkowe figurki. Nie wiem, stworzyć zestaw upgrade pack, który byłby tylko z female głowami na przykład i z takimi detalami no kobiecymi. Kto chce, to kupuje i sobie robi. Kto nie chce, nie kupuje, nie robi, zapomina o temacie. Teraz powiem wam, dlaczego uważam, że female Space Marines w 40 to jest akurat dobry pomysł. Tak samo jak dobrym pomysłem było zrobienie sióstr bitwy, czy wprowadzenie sióstr bitwy, wprowadzenie sióstr ciszy i tak dalej. I w każdym systemie wprowadzenie i żeńskich bohaterów, znaczy tutaj w Gwardii mamy sporo żeńskich bohaterów, prawda? I zawsze jest to dobry pomysł, dlatego że coraz więcej faceci narzekają, że kobiety nie grają w tą grę. No bo jak mają grać przerośniętych karków, przerośniętymi karkami, to nie znajdą nic dla siebie. Zwróćcie uwagę, że przynajmniej ja te przykłady, które znam, że jak kobiety grają w 40, to grają albo Eldarami, albo Dark Eldarami, albo Tyranidami, orkami czasami, bo to jest po prostu śmieszne i wiecie, no orki są uniwersalne po prostu, to nie ma zależności, nic nie zależy od płci. Ale grają ksenosami. Tau na przykład, bo tam jest też dużo kobiet, jest Commander Shadow sam na przykład, chociażby w Tau. I grają tymi fakcjami, w których są kobiety. A Space Marinami, oczywiście pewnie też są jakieś, które grają, ale wiecie, Space Marini tworzą, z tego co kiedyś czytałem jako statystykę, 50% wszystkich armii na świecie, które mamy. Więc jeżeli ograniczymy kobiety tylko do połowy, no to Games Workshop sami sobie strzelają w nogę tak naprawdę. Jeśli mogliby otworzyć kolejne 50% swojego rynku na kobiety, które zobaczą w tych modelach siebie, a to czasami nam o to chodzi, to wydaje mi się, że zwiększa im się profit, nie? I dlatego pewnie to robią. To jest proste i chyba nie trzeba tego nikomu tłumaczyć, kto ma jakiekolwiek biznesowe pojęcie, że zwiększają sobie publikę. Jest na świecie, jest 50, jesteśmy porówno mniej więcej chyba. Tak mi się wydaje, że jest porówno kobiet i facetów. Jeżeli odcinamy grubą kreską 50% kobiet, znaczy 50% ludności, z czego no powiedzmy te 50% potencjalnych graczy idzie tylko do połowy naszych frakcji, no to jak bardzo sobie to ograniczamy? Jak bardzo ograniczamy sobie budżet? Gdzie kobiety nie mogą znaleźć swojego, wiecie, odzwierciedlenia
w takiej frakcji. Nie mogą mieć kapitan jakaś tam. Znaczy, no teraz już mogą, w Custodes. Ale dlaczego tego nie zrobić w ten sposób? Po prostu wprowadzić to w jakiś sensowny sposób, tak, aby nie oburzyć ludzi. No i teraz, oczywiście zrobili to źle, bo wprowadzili tą postać. I tak jak fantastycznie to podsumował, ja to sobie zapisałem ten cytat, fantastycznie podsumował to dziadu z lasu, ludzie się obrazili o to, że ktoś wymyślił przygody do ich zabawkowych żołnierzy i te zasady są, ta przygoda jest głupia. Pięknie to podsumował. Nie można bardziej ośmieszyć tych ludzi niż tym zdaniem. I słusznie, bo jeżeli ktoś się obrusza o to, możesz po prostu nie grać. Tak samo jak ludzie, nie podoba im się 10. edycja, mogą nie grać w 10. edycję. Możecie sobie dalej grać w 9. Są fantastyczne turnieje w 6., 4. edycję. Ludzie się świetnie bawią w stare systemy, w stare wersje tego systemu. Wszystkie książki są, nic się nie zmienia. Jest okej. Co teraz powinno zrobić Games Workshop? Znaczy inaczej, może jeszcze nie dojdzie do tego. Przepraszam, to będzie taki dłuższy wywód do posłuchania przy malowaniu, ale zrobili już to bubu. Wypuścili to opowiadanie i powiedzieli, że przecież od zawsze były. Najgorszą rzecz zrobili, jaką tylko mogli. Najgorszą. Najgorszą rzecz. Wydaje mi się, że i ja może mam mało wiedzy. I ja może jestem idealistą. Ale wydaje mi się, że jakby to mogło wyglądać dobrze, to całe wprowadzenie. Wypuszczam opowiadanie, które jest w tej książce. Ludzie je sobie znajdują i nagle jest kobiety Adeptus Custodes. Co dalej? A wiecie, chcieliśmy sprawdzić waszą reakcję, jakbyście zareagowali, jakbyśmy podążyli tym wątkiem. Po prostu otwarcie i przejrzyście powiedzieć, że próbujemy czegoś nowego. I tyle. Chcieliśmy zobaczyć, jak zareagujecie. Jeżeli nie jest coś wciskane ci na siłę w twarz, do gardła, wpychane, masz tak mówić, masz tak wierzyć, jak myślisz inaczej, to myślisz źle, to taka zmiana przychodzi całkiem w przyjemny sposób. Może mniej osób będzie, może będzie trwało dłużej, ale nie zrazisz do siebie wielu ludzi, nie zrazisz ich do swojego systemu, do swojej rzeczy, którą tworzysz od wielu dziesiątek lat. A wręcz w drugą stronę, ja jakby mi firma powiedziała, hej, spróbujemy czegoś innego, wiecie, no lore piszemy na żywo, nie? No to chcieliśmy sprawdzić, jeżeli nie jest to coś, co was oburza, to byśmy pociągnęli ten temat dalej, dali kilku, wiecie, pisarzom. Ja to tak patrzę, wy nie widzicie, ale patrzę, bo tu mam książki wszystkie i tak zawsze się odwołuję do tego. Damy im ten clue, ten prompt, tak jak do AI i niech oni wymyślą jakąś fajną historię, wymyślą fajnych bohaterów. I nagle zaczną się pojawiać bohaterki. Niektórzy nie kupią tych książek, bo nadal będą zatwardziałymi, wiecie, spocuchami. A niektórzy kupią, no zobaczą, o co chodzi. No ja na przykład, powiem szczerze, czytałem nie wiem którą książkę. Chyba albo Brutal Cunning, albo Warboss. Nie pamiętam. W którejś książce, ja o tym też mówiłem kiedyś na streamie nawet, że była nagle postać z Adeptus Mechanicus chyba. I ona odwoływała się do siebie per oni, they. They moved, they spoke, they did something, nie? Ono zrobiła coś, nie wiem, czy oni, ono, one, chuj wie, jak to po polsku powiedzieć. Oni coś zrobili, idźmy tam na proszę, oni coś zrobili, oni coś powiedzieli i tak dalej. I mówiła to jedna osoba, w sensie było to w kontekście jednej osoby. I tak się zastanawiałem, ale pierwsza moja reakcja była, powiem wam szczerze, takie, ale wcisnęli ten wokizm cały, nie? Nie podoba mi się to. Strasznie mi się to spodobało, miałem już ochotę. Taka pierwsza moja odruchowa reakcja, tak zwany knee-jerk reaction. Po prostu jest coś i tak, o, niepotrzebnie, no niepotrzebnie. Ale później tak się zastanawiałem i tak, ze wszystkich raz, kto może być najbardziej, wiecie, skomplikowany płciowo, jak nie Adeptus Mechanicus. Ludzie, którzy się mieszają z maszynami, gdzie płeć już zatraca, wiecie, sens. No bo nie wiadomo, czy jesteś bardziej człowiekiem, czy maszyną, a jeżeli już jesteś bardziej maszyną niż człowiekiem, to co za różnica, czy jesteś, byłaś kobietą, czy mężczyzną? Nie ma żadnego znaczenia, bo i tak ręce, łapy, wszystko masz, mózg tylko zostaje, wtedy to już nie ma znaczenia. W sytuacji, kiedy ktoś ma dużo wszczepów, przeszczepów, oczy takie,
Mówi się, że organy mają swoją duszę, więc czemu by nie? Tutaj, wiecie, jest duch maszyny, kurde. Tam tablety mają duch maszyny, czołgi myślą o swoim, nie? A co dopiero, że organy mają swoją duszę. Też można by to było wprowadzić. I wtedy, tak jak sobie o tym pomyślałem w ten sposób, tak stwierdziłem, że no, to akurat ma sens. To nie, akurat, okej, okay, akceptuję to. Ja może jestem zbyt miękko w to wchodzę, a, bo są ludzie pewnie, którzy gorzej w takie rzeczy przyjmują, ale akurat to wszedłem akurat tak miękko i mi się to spodobało. I stwierdziłem, że fajnie by było więcej tego, no bo że w sensie nie przeszkadza mi to, jeśli będzie tego więcej. O, w ten sposób. No więc tak to zrobić. Na miękko to wprowadzić. Powiedzieć, że próbujemy czegoś nowego. Chcielibyśmy zobaczyć, jaka będzie wasza reakcja i kontynuować. Powiedzenie, że od zawsze tak było, jest oznakiem braku szacunku do istniejącego lore, do, brakiem szacunku do tego, co do tej pory tworzyli. Po prostu. Zadają temu, znowu powtórzę tą frazę, zadają temu kłam. Co nie jest prawdą. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Jeżeli by zrobili to z poszanowaniem istniejącego lore, na pewno ludzie by to przyjęli lepiej, tak? W sensie, wiem, że do tej pory tak mówiliśmy, ale teraz znowu, chcemy sprawdzić, spróbować czegoś innego, puścimy to innym wątkiem, stworzymy inny wątek obok i zobaczymy, jak to pójdzie, nie? Stworzymy kilka historii, stworzymy kilka jednostek specjalnych do Space Marinów. Oni mają tyle cholera tych jednostek specjalnych, że jedna czy dwie złożone totalnie z kobiet zupełnie mi nic, kurde, nie zmieniło. Nie wiem, Space Marine Scouts chciałem powiedzieć, ale to już są. Ale tacy, wiecie, Primary Scouts, nie? Cokolwiek. No nie wiem. Tak teraz myślę sobie na bieżąco. Apotekariusze. Wszyscy, żeby byli kobietami. Na przykład. No nie wiem, cokolwiek. Czarodzieje, wszyscy kobiety. No, oddział czarodziejek, albo na przykład właśnie oddział Sykerek, który jest Space Marine, ale Sykerzy, nie? Że oni coś tam czarują. Są same kobiety. Brak tego kontaktu z community, to jest najgorsze. Po prostu nie wiecie, jak to było, to my wiemy, jak to było. Chuja wiecie, gówno się znacie. Najgorsze, co można było zrobić. Najgorsze. Ja oczywiście też nie twierdzę, że oni muszą wciągać nas w tworzenie tego lore, bo przez tyle lat tego nie robili i jakoś im to idzie. Ale byłoby miło, nie? W końcu, skoro jesteśmy już na takiej relacji, że tak powiem, że troszeczkę inna jest relacja dzięki internetowi. Kiedyś nie było. Siedzieli sobie dwóch czy trzech kolesi, siedziało sobie, spisywało tą historię, a teraz mamy lore. Ludzie tworzą swój własny lore, publikują ten lore. Sami on jest fantastyczny. Sami tworzą własne chaptery. No, jak się nazywali ci zrobieni Tomekeepers? Stworzyli cały zakon od podstaw, czyli wiedzą, kurde, jak to zrobić. Czemu nie można było zrobić... chciałem powiedzieć coś śmiesznego, może nie powiem. Ale Tomekeepers. I że Tomekeepers to są panie bibliotekarki. O, i dalej. Panie bibliotekarki, po prostu. To są Space Marines. I oni się zajmowali. Oni trzymają wielką, jest jakaś wielka planeta niedaleko Terry, jakiś księżyc, albo nieważne. Ukryta była zawsze tam wielka biblioteka, trzymająca wszystkie księgozbiory całego świata, całej Terry, wszystkich planet. Nie? I ona tam była cała planeta wydrążona. No nie wiem, wymyśleć coś. No to jest naprawdę proste. Cała planeta wydrążona, wszyscy myśleli, że to zwykły księżyc, sobie tam latał, a tak naprawdę to była, wiecie, skarbnica wiedzy. I strzegły jej female Space Marines, Tomekeepers, panie bibliotekarki. No kurde, każdy by to łyknął, no po prostu, no spoko, nie? Okej, byli sobie tam. Nie muszę tego używać, nie muszę budować tego chapteru. Chcę, to mogę. Nie każdy musi teraz siedzieć i budować sobie chapter Tomekeepers. Ale ci, co chcą, to mogą. I na tej zasadzie to zostawić. No i piękne zdanie, które ktoś może powiedzieć, inkluzywność. Ale tu nie chodzi tak naprawdę, mi się wydaje, o inkluzywność. Im nie chodzi o szczytne cele, że kobiety powinny być w hobby i fajnie by było, gdyby było hobby. To jest fajny efekt tego, co oni zrobią, ale ja doskonale wiem, przeczuwam przynajmniej, o może tak, bo wiem to może za grube słowo, przeczuwam, że to na pewno nie jest ich główna siła motywacyjna, żeby było więcej kobiet w hobby. Nie, oni chcą więcej kobiet w hobby, żeby więcej kobiet wydawało na hobby. Jeżeli mogą, znowu, jeszcze raz, jeśli mogą otworzyć 50% swojego rynku na kolejne 50% populacji, no to oczywiście kobiet jest dużo mniej w hobby, ale coraz więcej ich jest, chociażby w malarskich. I powiem jeszcze, tak teraz tak pomyślałem, to nie kojarzę, kiedy widzę wiele malarek, które malują fantastyczne modele, chociażby polskie malarki, tak? Wiele malarek, które mają fantastyczne modele, ale nie kojarzę, żeby malowały Space Marinów.
Dlaczego? Bo może ich to w ogóle nie jara. Jest to coś tak durnego dla nich. No wiecie, pudziany, chodzące pudziany to są, nie? Co z tym jest fajnego? No, wprowadzić trochę innego twistu na to i może któraś się zainteresuje. Nie mówię, że akurat o naszych polskich, ale ogólnie, tak? Że o kobietach malujących, o kobietach grających. Przekonany jestem, że tu chodzi o 100% o pieniądze. Przekonany jestem, że nie chodzi tutaj o inkluzywność w ogóle. To jest efekt poboczny tego. Fajnie, jak będzie więcej kobiet w hobby i fajnie, gdy będą female space marines. Tak jest moje zdanie. Natomiast nie w ten sposób i nie tak.